Być może nie uwierzycie w to, co teraz powiem, ale z niecierpliwością czekałem, aż Paweł pójdzie dzisiaj do pracy. Dlaczego? Bo postanowiłem przygotować mu małą, małą niespodziankę, bardziej zaskoczenie. I jeśli oglądacie teraz to, co mówię, oznacza, że się udało. A sprawa jest prosta. Mianowicie zrobię małe przemeblowanie w pokoju. Nie wiem, czy wy tak mieliście, ale jak ja byłem małym dzieckiem, to w moim pokoju mniej więcej raz na tydzień zachodziły zmiany. To znaczy, ja uwielbiałam przemeblowania. Cóż, potem nieco dorosłem i te przemeblowania się skończyły. Dzisiaj po pół roku mieszkania w mieszkaniu, w którym obecnie jesteśmy, pomyślałam, że może czas na małą zmianę. Paweł mnie zabije. Jeśli macie coś takiego nieuszkodzonego, to bardzo poproszę. Adres krewki znacie. Dziękuję, bo Paweł mnie zabije. Wreszcie koniec, posprzątane. Tu już czas, czekamy na Pawła, aż przyjedzie, ale zgodnie z moim zegarkiem jeszcze kilka godzin, więc mam chwilę czasu na odpoczynek. A wy zobaczycie, jaka jest Pawła reakcja na tą przemianę. Mini przemianę w naszym pokoju. Pa! Ja ciebie ponagrywam trochę. Nie? Ciebie ponagrywam, no. Nie? Żebyś był trochę na vlogach. W końcu, tak? W końcu, tak. W końcu od A uważasz, że jesteś mało na vlogach? Czasami się zdarza, że jestem mało na vlogach. Ale to dlatego, że jestem mniej wygadany niż ty i nie mam tyle do powiedzenia. A co ostatnio twoja mama powiedziała? Że się rozkręcam przed kamerą, że coraz lepiej mi to idzie. I ty też tak uważasz? Nie wiem. Nie wiesz? Chociaż jak patrzę na te pierwsze stare filmiki, to w sumie... Tęsknisz za nimi, jest. Że tak mało mogłeś mówić? Nie, tęsknię za klipami. Aha. Muzycznymi. A wy tęsknicie za klipami muzycznymi? Namówcie Piotra, żeby robić jakieś klipy. To nie będzie na pewno filmiko. Ja montuję. Nie bądź taki zmęczony. Ona. O, laserem ci po oczach mi. Laserem po oczach. Laserem po oczach. Tak, jeszcze raz? Nie. Ała! No dobra, nie będę. A tak wyglądam ja. Idziemy robić jedzenie, tak? No dobra, zapalaj światło. Boże, co tu się stało? Zrobiłem małe przemeblowanie. A dlaczego? Bo mi się nudziło. Aha. Teraz mamy dużo miejsca do nagrywania, bo wystarczy pufę odsunąć w bok i tutaj mamy całą ścianę nagrywania. Widzisz? No, a fajnie w sumie. W sumie fajnie. Wow. Tego się nie spodziewałem w żaden sposób. Wiem. Jutruś. Wstawaj. Szkoda dnia. Co mnie budzisz? Muszę. Ja muszę spać. Czy miałeś wstać wcześniej dzisiaj? Wstałem. Nie widać. A postanowiłem położyć się jeszcze. Nie nagrywaj mi jeszcze, bo jeszcze nie jestem taki umalowany, uczesany. Przecież nigdy nie jesteś umalowany. Nie potrzebujesz makijażu. Nic z tego, ale tak się mówi. No nie, pierwsze co zobaczyłem to obiektyw, a nie ciebie. To będzie przerażający dzień. No tak, bo przecież jedziesz gdzieś, to nie będziemy razem przez większość dnia. Nie. Krzyczę nie, nie je. Właśnie nie jestem pewnym. Jeszcze raz. Nie. No lepiej. Powolutku trzeba się zbudzić. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest bardzo wcześnie.
No bez przesady. Odsypiamy nagrywanie serii vlogów poprzednich. No, trochę nas nie było. Ale to dlatego, że po takich dużej ilości vlogów musi być przerwa, żebyśmy mogli odsapnąć. I żebyście wy mogli odpocząć. Złapać świeżego takiego tchnienia kolejnego na kolejne vlogi. I na inspiracje jakieś. I zaczynamy znowu teraz wrzucać kolejne vlogi. Może też coś innego zrobimy. Niedługo. Niedługo, nic nie obiecuj. No, nic. Zawsze to ja obiecuję. Ale postaramy się coś zrobić innego niż tylko vlogi. O, dało mi się otworzyć oczy. O Boże, jaki jestem brzydki. Czemu mi nagrywasz, że taki ładny? Ty zaś się obudzisz i normalnie model jesteś od razu. Nie no, spójrz na moje włosy. No widzę swoje włosy, przynajmniej je masz. Więc zapraszamy was na kolejną serię vlogów. Nie będą takie przespane jak dzisiejszy poranek. To możemy zagwarantować. Czekaj, otworzę oczy jak mówię. Okej, dobra, jeszcze raz, tak. O, dobra. Nie będą takie przespane jak... jak dzisiejsze. Jak dzisiejsze, właśnie, zapomniałem słowa. Co, zapraszamy. Tak. To, jeszcze jedna rzecz chciałam tylko powiedzieć, taką bardzo istotną. Pewnie część z was już zauważyła. I jedną rzecz tylko powiem. To nie jest reklama płatna, to jest taka reklama dlatego, że mi się to podoba i ja powiedziałam Pawłowi, że ja to muszę powiedzieć i koniec, kropka. Ale o co chodzi, powiedz. Ale o co chodzi? Chodzi o Vero. Tak, Vero. My sobie z Pawełkiem zainstalowaliśmy taką aplikację na telefonie Vero, to jest prawdopodobne, znaczy ja osobiście mocno trzymam kciuki, żeby to był następca, połączony następca Facebooka, Instagrama i Twittera. Coś, gdzie nie będzie tych reklam, które przesycają Instagram, tych algorytmów, których się nie da ogarnąć już na Instagramie, na Facebooku i coraz więcej ludzi, w tym i nawet my zaczęliśmy się skupiać bardziej na tym, jak pokonać algorytm Facebooka i Instagrama, żeby to zdjęcie było wam pokazywane na przykład, a nie skupialiśmy się na tym, na czym faktycznie powinniśmy, wstawiając takie zdjęcie. Więc postanowiliśmy z Pawełkiem, że tworzymy sobie profile na Vero. Na Vero. Jeszcze tam jest bardzo dużo błędów, jeszcze to powoli działa, ale zaczyna się rozkręcać już. No, wczoraj już się bardzo przyjemnie korzystało. Coraz lepiej działa ta apka i mamy nadzieję, że szybko po prostu no, się ogarnie. Warto zacząć teraz korzystać, póki jeszcze dużo nie ma ludzi, z uwagi na to, że łatwiej dotrzeć do takiej społeczności zewnętrznej, łatwiej się poznać z, tak jak na przykład ja szukam innych fotografów, szukam inspiracji i tak dalej. I to co ważne, tam nie ma kanału Piotr and Paweł, nie ma profilu Piotr and Paweł. Nazwa Vero to jest z włoskiego prawdziwy lub prawda. I tak sobie pomyśleliśmy z Pawłem, że to stworzymy swoje tak jakby konta, te prawdziwe, nasze osobiste. I dalej będziemy tam my, czyli Piotrek i Paweł. Ale chcemy pokazać też takie nasze indywidualne podejście do naszych pasji, czyli nie wiem, u mnie do fotografii, u Pawła to bardziej do takich wersji klipowych i do innego też typu fotografii, którą on lubi niż ja, więc obserwujcie nas. A zobaczycie różnicę. A my się widzimy niedługo znowu. Pa! Pa!